Szczęść Boże, witam Państwa w dniu, który jest właściwie świętem chyba nas wszystkich, bo to jest święto ludzi pracy, którego patronem jest święty Józef. Niektórym się to święto kojarzy niepotrzebnie z okresem komunizmu. Nie, to święto ma znacznie starsze tradycje, pochodzi z XIX wieku, a to, że komuniści sobie zawłaszczyli to nasze święto, no, to już nie tylko tę jedną rzecz zawłaszczyli. Mam nadzieję, że je jednak odzyskaliśmy i to jest jednocześnie taki środkowy dzień w tym roku długiego weekendu, co też się liczy, bo pewnie wszyscy ludzie pracy mogą sobie nieco dłużej odpocząć. Ja chciałabym jednak wrócić do kwestii, którą sygnalizowałam tydzień temu, a mianowicie do programu 500+. Bo wydaje mi się, że ten program jest bardzo ważny nie tylko dlatego, że jest programem niesłychanie kosztownym, adresowanym do właściwie bardzo wielu polskich rodzin, o tym za chwilę, pokażę nawet mapki, jak rozkładają się świadczenia z tego programu w poszczególnych województwach, ale on jest chyba ważny dlatego, że był pierwszym sygnałem, który świadczy o tym, że mamy do czynienia w tej chwili z odejściem od polityki społecznej, która była realizowana przez bardzo wiele lat, a na pewno przez ostatnie 26 lat. Ten program włącza się w inne nurty, które w tej chwili możemy obserwować, mianowicie prawdopodobnie w Polsce będziemy mieli kres ery tanich kosztów pracy, kiedy się mówiło, że Polacy niczym innym nie potrafią konkurować, tylko tanią robocizną. W związku z tym robiono wszystko, żeby utrzymać nasze pensje na możliwie najniższym poziomie. Ten program został wdrożony w momencie, kiedy sytuacja na rynku pracy zdecydowanie się poprawiła. Dzisiaj Polska należy do krajów o najniższym bezrobociu. Ja rozumiem, że człowiek, który szuka daremnie pracy i nie może jej znaleźć, może tutaj kwestionować osiągnięcia z tego tytułu, ale większość ludzi dzisiaj, tych, którzy nawet byli długotrwale bezrobotni, jakieś zatrudnienie znalazło. Jest to okres, kiedy mamy podniesione i minimalne wynagrodzenia, i świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a więc wygląda na to, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju rewolucją socjalną, w którą znakomicie wpisał się również program 500+, i nad tym programem chciałabym na chwileczkę się jeszcze zatrzymać. Otóż, kto jest beneficjentami tego programu? Beneficjentami tego programu są, jak powiedziałam i wszyscy o tym wiemy, przede wszystkim dzieci. Dzieci, ale tak naprawdę środkami, które są wydatkowane na ich rzecz, dysponują rodzice. Ten program przede wszystkim koncentruje się, jeżeli chodzi o wsparcie dla rodzin, na rodzinach niezbyt zamożnych, no bo tam są te kryteria dochodowe, jak wiemy, te 800 zł dla normalnej, zwykłej rodziny, w której wszyscy są zdrowi, oraz 1200 zł dla rodziny, w której dziecko jest niepełnosprawne, oczywiście oprócz innych świadczeń, które się należą takiej rodzinie. Łącznie programem tym zostało objęte około 55% dzieci, wszystkich dzieci w Polsce do 18 roku życia. Najbardziej liczne są te województwa, jeżeli chodzi o liczbę beneficjentów programu, które są najgęściej zaludnione. Gdyby się jednak popatrzeć, jak to wygląda od strony, powiedzmy, poziomu dochodów, to wtedy okaże się, że najwięcej korzystają ci, którzy żyją w regionach stosunkowo słabiej rozwiniętych, przede wszystkim w regionach na ścianie wschodniej, tam, gdzie poziom zamożności jest nieco mniejszy. I to jest naturalne, bo to są oczywiście wyniki tego, że przyjęto określone kryteria dochodowe. Często zarzuca się, że niepotrzebnie pozwolono właściwie każdemu, kto ma dziecko, korzystać z tego programu, o ile oczywiście są spełnione wszystkie te kryteria i dochodowe, i definicja pierwszego dziecka jest zgodna ze stanem faktycznym danej rodziny, no bo przecież osoby najbogatsze w gruncie rzeczy nie powinny dostawać tych 500 zł. No tak, ale ile jest tych osób najbogatszych w Polsce? W ogóle wszystkich?
według statystyki, jaką mamy, jest około 350 tysięcy. Gdybyśmy chcieli oszczędzać na tych osobach, to przy programie, który kosztuje około 22 miliardów, może 23, oszczędzilibyśmy jakieś 200 milionów złotych, a wydalibyśmy prawdopodobnie kilkanaście milionów na weryfikację zaświadczeń. To daje pod rozwagę tym, którzy atakują program 500+, z tego właśnie powodu, że osoby, które naprawdę są nieźle sytuowane, również są beneficjentami tego programu. Ja myślę, że to jest w takich przypadkach myślenie tego typu. Jeśli ja dostaję, to jest w porządku, ale jeżeli mój sąsiad, to niekoniecznie. Na szczęście takich osób, jak wynika z badań CBOS-u, jest bardzo mało, zaledwie kilka procent, a większość bardzo cieszy się z tego programu, o czym jeszcze powiem za tydzień. A teraz szczęść Boże, bo mój czas już minął.